Przyjechałem na miejsce, ale musiałem iść na piechotę przez las z dziesięć kilometrów, daleko za Kraslice. I kiedy zacząłem już tracić nadzieję, natrafiłem na rozwaloną leśniczówkę. Myślałem, że na jej widok oszaleje z radości. Tak mnie ta leśniczówka rozczuliła. Była poniemiecka. I wyglądała tak, jak to sobie wyobraża człowiek, który w mieście się wychował i żył, a kiedy padnie słowo leśniczówka. Usiadłem na ławeczce pod zdziczałymi pędami winorośli, opierając się o drewnianą ścianę, i usłyszałem, że wewnątrz leśniczówki tyka prawdziwy szwarzwalcki zegar, którego jeszcze nigdy nie widziałem. A potem przyszło dwoje ludzi, i wiedziałem, że to są na pewno ci, którzy tu mieszkają i z którymi przyjdzie mi spędzić cały rok, a może i więcej. Powiedziałem, kim jestem i dokąd mnie wysłali. A mężczyzna z siwą brodą i jednym okiem oświadczył, a raczej burknął, że jest profesorem literatury francuskiej. Potem wskazał na śliczną dziewczynę, a ja od razu wyczułem, że jest z poprawczaka albo z tych dziewczyn, co to wystawały pod prochową bramą i przychodziły do nas po zamknięciu giełdy. Na podstawie jej ruchów wyobraziłem sobie nawet, jak wygląda naga, jakie kędziorki ma pod pachami, a jakie na brzuchu. Co więcej, Poczułem i uznałem to za dobry znak, po tylu latach ta ruda dziewczyna wzbudziła we mnie pragnienie, żeby ją powoli rozbierać. Jeśli nie naprawdę, to przynajmniej oczyma. I powiedziała mi, że dostała się tu za karę, bo lubiła tańczyć i że ma na imię Marcela, a fachu się uczyła u marsznera w fabryce czekolady Orion. Miała na sobie męskie spodnie upoprane żywicą i igliwiem we włosach też igliwie, cała była nimi oblepiona. A ten profesor, tak samo jak ona, miał gumiaki, z których wyłaziła onuca i też cały był oblepiony sosnową i świerkową żywicą. Pachnili oboje niczym smolne szczapy czy polana. Weszli do leśniczówki, ja za nimi i takiego bajzlu nie widziałem nawet w tych rozwalonych po niemieckich budynkach, gdzie ktoś siekierą szukał skarbów, albo wyważał zamki, żeby się dobrać do szaf czy skrzyń. Na stole walały się pety i zapałki, na podłodze też, jakby ktoś łokciem zgarnął z blatu wszystkie odpadki. Profesor powiedział, że będę spał na pięterku, i zaraz mnie tam zaprowadził, otwierając klamkę gumową podeszłą, znaczy się nogą. Znalazłem się w pięknej izbie, całej w drewnie. Z dwoma okienkami okolonymi gałęziami i wąsami winorośli. Otworzyłem drzwi i wszedłem na galeryjkę, też drewnianą. Mogłem obejrzeć wszystko dookoła i patrzeć na wszystkie strony świata nieustannie smagane gałązkami zdziczałego wina. Usiadłem na rozbitej skrzyni, złożyłem ręce na kolanach i chciało mi się piaci z radości. Chciało mi się coś zrobić. Otworzyłem kuferek. I na cześć tego, co widziałem i co mnie jeszcze czekało, przypiąłem tę niebieską szarfę, a do poły marynarki pozłacaną gwiazdę i zszedłem do głównej izby. Profesor trzymał nogi na stole i palił, a ta dziewczyna czesała włosy, słuchając tego, co jej profesor opowiadał. Zwracając się do niej per panno i powtarzał to panno co chwilę, i musiało się w tym słowie panno coś kryć, bo cały drżał. Wydawało mi się, że chcę ją o czymś przekonać. Wszedłem, a ponieważ było mi wszystko jedno, przedefilowałem z teatralnie uniesionymi rękami, niczym na jakimś pokazie, zaprezentowałem się ze wszystkich stron. Potem usiadłem i zapytałem, czy po południu mam z nimi iść do pracy. A profesor roześmiał się, miał piękne oczy i rzekł: Nasienie złe, głupie i występne. I jakby nie zauważywszy tego orderu, dodał, że pójdziemy do pracy za godzinę. I wrócił do rozmowy z tą panienką. A mnie wcale nie dziwiło, że wymawiał francuskie słówka Le table, un chaise, maison. Powtarzała je, ale źle akcentowała. A on niezwykle dobrotliwie mówił: ty głupia babo, bo zaraz zdejmę pasek i weżnę cię w tyłek, ale nie skórą, tylko tą sprzączką. I znów czule powtarzał jej te francuskie słówka cierpliwie. A oczyma i głosem jakby ją przy tym pieścił Te dziewczynę z fabryki Czekolady Orion, firma marszner. Tyle, że ona chyba ciągle źle wymawiała te słówka. Wydawało mi się, że Marcela robi to z przekory, że nie chce się uczyć, że to zna i mówi tak specjalnie, żeby profesor łajał ją ciepło na sienie głupie, złe i występne. Kiedy zamykałem za sobą drzwi, profesor rzekł mi: Dziękuję. A ja wsunąłem głowę między futryny i powiedziałem: Obsługiwałem abisyńskiego cesarza. I przejechałem dłonią po niebieskiej szarfie. Musieli mi pożyczyć zapasowe gumiaki, bo okolica była bardzo mokra. Rano było dużo rosy. Opadała gęstą firanką i w kształcie takich różańców. Osiadała na każdym źdźble i liściu. Starczyło potrącić gałązkę i rosa skapywała niczym rozerwany naszyjnik. Moja praca już od pierwszego dnia była wspaniała. Poszliśmy pod świerk. Piękny świerk, który już do połowy był obłożony sośniną i świerczyną i ścinaliśmy gałęzie coraz wyżej i wyżej, aż przyszło dwóch robotników z ręczną piłą. Profesor powiedział – że to nie jest taki zwyczajny świerk, tylko świerk rezonansowy. I na dowód wyjął steczki teczki stroik, uderzył nim o pień i przyłożył mi go do ucha. Cudnie ten stroik dźwięczał, wydając z siebie jasne tony, gęste od kolorowych kręgów. Potem mi poradził, żebym przyłożył ucho do pnia i posłuchał tych rajskich dźwięków. I powiedział, że Takich świerków jak ten jest niewiele, i że teraz musimy go ostrożnie ściąć i zgodnie z planem, który ma przy sobie, ociosać z gałęzi, pociąć i później obchodząc się z nim przez cały czas jak z jajkiem, na poduszkach z gałęzi odwieść do fabryki, gdzie potną ten świerk na deski, deseczki, cienkie deszczułeczki, z których zrobią w fabryce skrzypce i wiolonczele, smyczkowe instrumenty muzyczne. A przede wszystkim poszukiwane są niektóre deseczki, które ciągle mają w sobie tę zakonserwowaną muzykę. Byłem tam już miesiąc, później dwa, i wciąż mościliśmy gałązki, jak matka kładąca dziecko do łóżeczka, żeby muzyczne świerki rezonansowe położyły się, nie łamiąc swoich tonów uwięzionych w ich akustycznych pniach. Każdego wieczora. Wysłuchiwałem, jak nam pan profesor okropnie wymyśla, wyzywa od najgorszych nie tylko tę dziewczynę, ale i mnie. Oboje byliśmy idioci i jełopy, hieny plamiste i śmierdzące skunksy, ale potem uczył nas francuskich słówek. W drugim miesiącu profesor zaczął wykładać literaturę francuską XX wieku, i wtedy zaszła taka zmiana, że obaj się z tego uradowaliśmy. Marcele to wciągnęło. I profesor całymi wieczorami opowiadał jej o surrealistach i o Robercie Desno, Alfredzie Jarry, Ribemontie Desaigne, o ślicznotkach i elegantkach Paryża. A raz przyniósł coś w oryginale, La Rose Publique, Pola Eluarda. I co wieczór czytał i tłumaczył jeden wierszyk, a podczas pracy żeśmy go roztrząsali obraz za obrazem. Wszystko to było takie mętne, ale w trakcie analizy zaczynało nabierać sensu. Przysłuchiwałem się temu i po jakimś czasie sam zabrałem się do czytania książek, trudnych wierszy, których nigdy przedtem nie lubiłem. Czytałem i rozumiałem je i nawet nieraz objaśniałem, o co w nich chodzi, a profesor mówił wtedy: Bałwan, idiota, skąd pan to wszystko wie? A ja czułem się jak kotek, którego drapią pod szyją, bo kiedy profesor komuś urągał, był to dowód uznania. Chyba zaczynał mnie lubić, ponieważ wyzywał mnie identycznie jak Marcele, z którą przy pracy rozmawiał wyłącznie po francusku. Kiedyś pojechałem z tym muzykalnym drewnem do fabryki. Przekazałem towar, wziąłem wypłatę, kupiłem wałówkę, mąkę i jeszcze butelkę koniaku i bukiet goździków. Ale przy wyjściu z fabryki Zaczęło padać, więc schowałem się pod drzewo, a potem zjałem do starego szaletu, a właściwie nie szaletu, to musiała być dawniej budka wartownicza. Zauważyłem, że dziury z boku budki też były załatane deseczkami, żeby nie wiało. I kiedy tak tam sobie siedziałem, rozejrzałem się i puknąłem w te deseczki, którymi wyłożony był daszek i boki. A jak deszcz przestał, Zawróciłem do tej fabryki instrumentów muzycznych, dwa razy mnie wyrzucili, ale w końcu dostałem się do dyrektora, którego poprowadziłem na tyły fabryki, tam za rozwalony magazyn, i wszystko się zgadzało. Dziesięć cennych, kilkudziesięcioletnich deseczek, którymi przed laty ktoś wyłożył tę wartowniczą budkę, żeby nie wiało. Jak pan poznał, że to drewno rezonansowe? Zdziwił się dyrektor. Obsługiwałem abysińskiego cesarza, odparłem. A dyrektor roześmiał się, poklepał mnie po plecach i krztusząc się ze śmiechu, powiedział: To się panu udało. Śmiałem się i ja, bo najwyraźniej tak się zmieniłem, że nikt już we mnie nie widział tego, który rzeczywiście obsługiwał abysińskiego cesarza. A tak naprawdę nie powiedziałem tego serio, bo już stroiłem sobie żarty sam z siebie, i już do tego dojrzałem. Zaczęła mi przeszkadzać obecność ludzi. Czułem, że muszę rozmawiać sam z sobą, że moim najbliższym i najsympatyczniejszym towarzyszem będzie moje drugie ja, siedzący we mnie mój doradca i wychowawca, z którym z coraz większą ochotą wdawałem się w rozmowy. Było w tym na pewno coś z tego, co usłyszałem od pana profesora, który prześcigał sam siebie w wyzwiskach. Żaden wozak nie potrafił tak wymyślać koniom czy ludziom, jak pan profesor literatury francuskiej i estetyki. A przy tym opowiadał nam o wszystkim, czym się sam interesował opowiadał co wieczór. Już otwierałem drzwi do siebie, a on przed zaśnięciem, zanim wszyscy posnęli, do ostatnich chwili tłumaczył, co to takiego estetyka, a co etyka i mówił o filozofii i filozofach. O filozofach. Twierdził zawsze, nie wyłączając Chrystusa, że to banda szubrawców, cwaniaków, zbrodniarzy i kanali. Że gdyby ich nie było, ludzkość miałaby się lepiej. Ale ludzie to nasienie złe, głupie i występne. I pewnie to profesor utwierdził mnie w przekonaniu, że trzeba być samemu. Że gwiazdy widać wieczorem, ale w dzień tylko z głębokiej studni. Zdecydowałem się więc. Jednego dnia wstałem, podałem wszystkim rękę, podziękowałem za wszystko i wróciłem do Pragi. Bo i tak byłem tu prawie pół roku dłużej niż należało. A profesor i jego dziewczyna rozmawiali z sobą wyłącznie po francusku i wciąż mieli sobie coś do powiedzenia. Profesor mówił nawet przez sen. Zawsze i wszędzie przemyśliwał, jakby tu najbardziej skląć tę wyładniałą dziewczynę i znowu zasypywać ją kolejnymi nowinkami. Bo jak widziałem, zakochał się w niej na tym odludziu na zabój. A jako, że kiedyś obsługiwałem abysyńskiego cesarza, wiedziałem, że ta dziewczyna zgotuje mu kiepski los, ponieważ go opuści, kiedy już dowie się wszystkiego, co wiedział i czego się wbrew własnej woli nauczyła co ją uświęciło i dzięki czemu wypiękniała. Raz nawet powtórzyła w zupełnie innym znaczeniu, i, a może i w tym właściwym, to, co jej pan profesor kiedyś powiedział, jakiś cytat z Arystotelesa, któremu zarzucano, że ściąga od Platona. I ten Arystoteles rzekł, że źrebie, kiedy wyśsie kobyłe zaczyna wierzgać. I tak było. Załatwiłem wszystkie formalności związane z moim nowym miejscem pracy, przekonany, że to będzie ostatnie i tak być powinno, bo znałem siebie i obsługiwałem abysyńskiego cesarza. Kiedy szedłem na dworzec, zobaczyłem, że z naprzeciwka idzie Marcela, zamyślona, z włosami upiętymi w warkocz, przewiązany fioletową stążką. Szła zadumana, patrzyłem na nią, ale ona minęła mnie z błędnym wzrokiem. Przechodnie oglądali się za nią tak samo jak ja. Pod pachą ta była dziewczyna z fabryki czekolady marsznera Oriona miała książkę. Zdążyłem, wykrzywiając głowę, przeczytać tytuł książki: L'histoire de la surrealisme. Roześmiałem się i ruszyłem raźnym krokiem. Widziałem tę czupurną i nieokrzesaną dziewczynę która z profesorem rozmawiała językiem jakiego się nauczyła w swojej dzielnicy a którą ten dobry profesor nauczył wszystkiego jak na wykształconą damę przystało teraz minęła mnie z miną osoby dla której biblioteka uniwersytecka to już chleb powszedni a ja z całą pewnością wiedziałem że ta dziewczyna nie będzie szczęśliwa że jej życie będzie smutne i piękne a dla mężczyzny życie z nią będzie jednocześnie udręką i spełnieniem. Wysiadłem z autobusu w Sarnej, odszukałem zarząd budowy dróg i zgłosiłem, że to ja jestem tym, który będzie robił przy drodze cały rok gdzieś daleko, prawie w górach na tym odcinku, którego nikt nie chce wziąć. Po południu wyfasowałem konika i wóz. Poradzili mi, żebym sobie kupił kozę i podarowali wilczura. I pojechałem. Swoje bagaże miałem na wozie, koza szła za nim na sznurku. Wilczur zaprzyjaźnił się ze mną, wcześniej kupiłem mu kiełbasy. Jechałem powoli drogą stąpającą pod górę. Okolica odkrywała coraz to potężniejsze świerki i sosny, na zmianę z zagajnikami i poszyciem z rozpadających się ogrodzeń i szkółek leśnych, sztachety kruszające niczym piernik, żertki powoli murszające i zmieniające się w humus, z którego wyrastały maliny i drapieżne macki jeżyn. Kroczyłem przykiwającym się końskim łbie. Musiał to być konik z tych, jakie miewają w kopalniach. Tak mi się zdawało, że musiał być kiedyś pod ziemią, bo miał takie wspaniałe oczy, jakie widziałem u palaczy i ludzi pracujących za dnia przy świetle żarówek albo lampek. Oczy, które wyjechały z kopalni lub zostawiły na chwilę piec centralnego ogrzewania, żeby popatrzeć w górę, jak piękne jest niebo. Bo dla tych oczu każde niebo jest piękne. Wjeżdżając w coraz bardziej wyludnioną okolicę, mijałem leśne domostwa niemieckich robotników, którzy stamtąd odeszli. Za każdym razem zatrzymywałem się i stawałem na progu, do piersi zanurzony w pokrzywach i zdziczałych malinach, przez które zaglądałem do zarastających już trawą kuchni i izdebek. Niemal w każdym takim budynku były żarówki. Szedłem więc wzdłuż drutów do potoku, gdzie były szczątki maleńkiej elektrowni z napędem na miniaturową turbinę elektrowni, zmajstrowanych przez robotnicze ręce, które ścinały tu lasy, przez robotników leśnych, którzy tu żyli i którzy musieli stąd odejść. To, że musieli odejść, albo zostali wysiedleni bogaci, ci, co prowadzili politykę, których tak dobrze znałem, ci, hełpliwi, drapieżni, zarozumiali, brutalni, pełni buty, która ich w końcu zgubiła, to jeszcze rozumiałem. Ale nic nie pojmowałem, dlaczego musiały odejść te robotnicze, złote ręce. I teraz tu nikt nie pracuje. Przecież szkoda tych ludzi. Którzy nie mieli niczego oprócz tej harowy w lasach i poletek na zboczach, tych robotników, którzy nie mieli czasu na to, żeby stać się hełpliwymi czy butnymi, i na pewno byli pokorni, bo tego nauczyło ich życie tutaj, życie, w które zaglądałem i któremu jadę na spotkanie. Wpadło mi do głowy, żeby otworzyć walizę i wyjąć skrzyneczkę z tą złotą gwiazdą, a przez poły manchesterowskiej marynarki przepasać się jasno-niebieską szarfą. I ruszyłem dalej. Gwiazda na mym boku błyszczała, a ja maszerowałem w rytm kiwającej się szyi konika, który co chwilę się obracał, zerkał na moją szarfę i rżał krótko. Koza pomykiwała, a wilczur radośnie poszczykiwał na mnie, próbując dosięgnąć szarfy. Znów się zatrzymałem. Odwiązałem kozę i poszedłem obejrzeć kolejny budynek. Była to gospoda. Dawny szynk w lesie z olbrzymią salą, która o dziwo była sucha i miała małe okienka. Wszystko tutaj było chyba tak, jak bywało. Na półkach zakurzone kufle, a na podeście z desek beczka z piwem i młotkiem do nabijania. Wychodząc, poczułem czyjś i wzrok. To była kotka, która tu została. Zawołałem ją, miałknęła. Poszedłem po kiełbasę i przykucnąwszy, wabiłem ją. Na pewno chciała, żebym ją pogłaskał, ale odosobnienie i obcy już zapach człowieka odpychały ją. Położyłem kiełbasę i ona jadła ją łapczywie, ale kiedy wyciągnąłem rękę, kotka odskoczyła, jeżąc się i sycząc. Wyszedłem na światło. Koza napiła się z potoku, wziąłem więc wiaderką, nabrałem wody i dałem konikowi. A jak się już napił, ruszyliśmy w drogę. Na zakręcie obejrzałem się, żeby popatrzeć, jak ta okolica wygląda z tyłu. Tak samo robiłem, kiedy minęła mnie piękna kobieta. I wtedy zobaczyłem, że idzie za nami kotka z tej gospody. Uznałem to za dobry znak. Strzeliłem z bata i huknąłem z uciechy. Jakaś dziwna radość rozgościła mi się w piersiach i ni stąd, ni zowąd zaśpiewałem. I tak jechałem tą okolicą. Nikt nie mógł mnie już usłyszeć, gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie była tylko przyroda. Z pagórków widziałem same drzewa, a to, co pozostało po człowieku i jego pracy, powoli i systematycznie pochłaniał las. Na poletkach, kamień na kamieniu, do zabudowań wdzierała się trawa i zarośla, a gałęzie czarnego bzu. Podważały cementowe podłogi i odwalały je, rozpościerając nad nimi swoje liście i gałęzie. Czarny bez pracuje z większą siłą niż łomy, hydrauliczne podnośniki czy prasy. Kierując się kupkami tłucznia i kamienia na podkład, dojechałem do dużego budynku. Obszedłem go wokół i stwierdziłem, że dobrze mi to będzie przy tej drodze. Niby powiedzieli, że mam na drodze kłaść podkład i ją naprawiać, ale i tak na razie nikt po niej nie jeździ i nie będzie jeździł, bo to jest taka droga na wszelki wypadek. No i do letniej wywózki drewna. Wtem usłyszałem ludzki głos, takie zawodzenie, potem dźwięk skrzypiec i znowu ten śpiewny płacz. Ruszyłem drogą w kierunku tego głosu i wcale nie zauważyłem, że konik, którego wyprzągłem, zarzucając po stronki na Homonto, że ten konik i koza, i wilczur szli za mną. Doszedłem do grupki trojga ludzi. Byli to cyganie. Ci, których miałem zmienić. I widziałem, to, co zobaczyłem, było jak czary. Znów niewiarygodne faktem się stało. Stara cyganka, jak wszyscy koczownicy, siedziała w kucki przy ognisku, mieszając patykiem w rąglu, opartym uchami na dwóch kamieniach. Jedną ręką mieszała, a drugą, wspartą łokciem o kolano, trzymała w dłoni czoło. Kosmyk splecionych czarnych włosów opadł jej na grzbiet dłoni. Na drodze siedział stary cygan, nogi rozłożone. I silnymi uderzeniami młota wbijał w drogę wygładzony kamień, a nad nim pochylał się młody mężczyzna w czarnych, opinających biodra spodniach z rozkloszowanymi nogawkami i grał na skrzypcach jakąś namiętną dumkę. Taką cygańską pieśń, która zdaje się pogłębiała handrę starca, bo jojczył i kwilił w przeciągłym, żałosnym płaczu. I nagle pod wpływem tej muzyki werwał sobie garść włosów, wrzucając je do ognia. A potem znowu walił w kamień, podczas gdy jego syn, a może bratanek, grał na skrzypcach, a starowina pichciła coś do jedzenia. Ujrzałem wtedy, co mnie tutaj czeka. Będę sam. Nikt mi nie będzie gotował ani grał na skrzypcach, a towarzystwem będą mi konik, koza, pies i kotka która chociaż z przyzwoitej odległości, wciąż jednak szła za nami. Zakaszlałem. Staruszka odwróciła się, patrząc na mnie jak pod słońce. Starzec przestał pracować, a młody mężczyzna odłożył skrzypce i ukłonił mi się. Powiedziałem, że przysłali mnie tu do roboty i właśnie zaczynam. Starzec i starowina wstali, ukłonili się, podali ręce i stwierdzili, że wszystko już mają przygotowane. A ja dopiero teraz spostrzegłem, że w zaroślach stoi Buda, ten cygański wóz z wysokimi tylnymi kołami, i powiedzieli jeszcze, że jestem pierwszym człowiekiem, jakiego zobaczyli w tym miesiącu. Poważnie spytałem, ale i tak w to nie uwierzyłem. Młody mężczyzna wziął z budy futerał, otworzył i troskliwie ułożył w nim skrzypce, jak dziecko w kołysce a jeszcze troskliwiej okrył je aksamitnym kocykiem z haftowanymi ozdobnie nutami i tekstem jakiejś pieśni. Popatrzył na skrzypce, pogłaskał kocyk i zamknął futerał. A potem wskoczył na budę, ujął lejce, stary usiadł obok, starowinę wzięli między siebie i zjechali z uszkodzonej, naprawianej przez nich drogi, stając przy budynku, z którego wynieśli jeszcze koce, pierzynę, parę garnków i kociołek. Namawiałem ich, żeby zostali jeszcze chociaż na noc, ale im było śpieszno. Mówili, że już się nie mogli doczekać widoku człowieka. Chcieli między ludzi. Wszedłem do dużej izby byłej gospody, żeby zobaczyć, gdzie mi przyszło mieszkać. I kiedy tak chodziłem po obejściu, zaglądając do obórki, drewutni i szopy, nawet nie zauważyłem, że kroczy za mną konik, koza, pies a na końcu kotka. Poszedłem do pompy po wodę, żeby się umyć, a za mną sunął z powagą konik, koza, wilczur i kotka. Odwróciłem się i spoglądałem na nie, a one patrzyły na mnie. I Już wiedziałem, że boją się, żebym ich tu nie zostawił. Roześmiałem się i pogłaskałem jedno po drugim po łbie. Kotka chciała też, ale siła płochliwości dosłownie ją odrzuciła. Droga Którą reperowałem, wypełniając tłuczniem, który musiałem sam sobie przygotować, ta droga, przypominająca moje życie, zarastała zielskiem i trawą zarówno przede mną, jak i za mną. Jedyny odcinek, na którym akurat pracowałem, nosił ślady moich rąk. Ciągłe deszcze i oberwanie chmur sprawiały, że często grunt rozmakał, piasek i drobne kamienie zasypywały moją robotę. Ale ja się nie złościłem, nie złożeczyłem, nie przeklinałem losu, tylko cierpliwie zabierałem się do pracy. Raz to się po deszczu oberwało całe usypisko. I zleciał mi prawie równo tydzień, zanim przedostałem się do miejsca, gdzie wtedy pracowałem. Ale z jeszcze większą zawziętością zabierałem się rano do roboty, bo ten wyznaczony cel, dostać się na drugą stronę drogi, zmniejszał zmęczenie. A kiedy po tygodniu. Przejechał tamtędy mój wóz Z dumą przyglądałem się swojej pracy Której wcale nie było widać Bo tylko przywróciłem drogę do poprzedniego stanu Nikt by mi w to nie uwierzył Nikt by nie pochwalił Nikt nie zaliczyłby mi tych 60 godzin pracy Tylko pies, koza, konik i kotka Tyle, że one nie mogły tego poświadczyć Ale ja już nie chciałem być oglądany przez ludzkie oczy I dostawać pochwał To wszystko przeszło i tak niemal przez cały miesiąc nie robiłem nic innego, tylko harowałem od wschodu do zachodu słońca, żeby utrzymywać drogę w takim stanie, w jakim ją zastałem. A w ogóle życie przy tej drodze coraz bardziej kojarzyło mi się z drogą mojego życia, które widziałem wstecz tak, jakby należało do kogoś innego. Z tym, że do tej książki życia klucz miałem tylko ja to ja byłem jedynym świadkiem swojego życia. Chociaż i ta moja droga na początku nieustannie zarastała zielskim. A wspomnienia, podobnie jak kilow i łopata, pozwalały mi utrzymywać przejezdność drogi mojego życia, którą cofałem się do miejsc, jakie chciałem odgrzebać z pamięci. Raz w tygodniu zaprzągałem konika i wybierałem się na zakupy. Jechałem powoli drogą, po której oprócz mnie nikt nie jeździł, za mną zostawały ślady kół wozu, a po deszczu jeszcze odciski końskich podków. Miałem dwie opuszczone wsie i wydostawałem się na porządną szosę, na której licu widziałem zmarszczki ciężarówek, a w kurzu i na poboczu odciski rowerowych i motocyklowych opon, środków transportu robotników leśnych i żołnierzy, Którzy tędy wracali albo jeździli do pracy czy na patrole. Kiedy już kupiłem w sklepie konserwy, kiełbasę i duży bochen chleba, zaglądałem do gospody. Miejscowi i szynkarz przysiadali się do mnie, wypytując, jak też mi się podoba, tam w górach, w tej samotni. A ja z zachwytem opowiadałem o tym, czego nikt w życiu nie widział, a co właśnie tam było. Opowiadałem tak. Jakbym się tu wybrał na przejażdżkę samochodem, albo wpad na dwa, trzy dni, mówiłem jak wycieczkowicz, jak człowiek urzeczony przyrodą, jak mieszczuch, który zawsze, kiedy znajdzie się poza miastem, ględzi bez sensu o romantyce pięknych lasów, o tym, jak cudne są zasnute mgłą górskie szczyty i że najchętniej zamieszkałby tam na stałe, bo jest pięknie. Rozwodziłem się nieskładnie w tej gospodzie o tym, że Piękno ma jednak i drugą stronę, że na ten piękny bochen pejzażu trzeba patrzeć i pod tym kątem, jak potrafi się kochać także wszystko to, co niemiłe, opuszczone. Kochać pejzaż z tymi godzinami, dniami i tygodniami, kiedy pada, kiedy wcześnie się ściemnia, kiedy człowiek siedzi przy piecu i myśli, że jest dziesiąta wieczorem, a tymczasem dopiero w pół do siódmej. Kochać to, że człowiek zaczyna rozmawiać sam ze sobą i zwraca się do konika, psa, kotka i kozy, ale najchętniej rozmawia sam z sobą. Najpierw po cichu, jakby bawiąc się w kino, przesuwać w myślach obrazy z przeszłości, a potem, tak jak ja, zwracać się do siebie, radzić się i wypytywać, zadawać sobie pytania, przesłuchiwać samego siebie, chcąc się o sobie dowiedzieć tego, co najskrytsze. Oskarżać samego siebie niczym prokurator i bronić się? I w ten sposób, poprzez tak zmienną rozmowę z samym sobą, dotrzeć do sensu życia. Nie do tego, co było i wydarzyło się dawno, ale do tego, jak iść naprzód. Jakaż to droga, którą już przebyłem, a jaką jeszcze muszę przebyć? I czy mam jeszcze czas, żeby myśli osiągnęły taki spokój, który uchroni człowieka przed pragnieniem ucieczki od samotności, ucieczki od pytań najbardziej zasadniczych, bo człowiek powinien mieć siłę i odwagę, żeby je sobie zadawać. I tak oto ja, robotnik drogowy, wysiadujący w gospodzie w każdą sobotę do wieczora, im dłużej tam przesiadywałem, tym bardziej stawałem się wylewny, ale też, tym więcej myślałem o koniku stojącym przed gospodą, o, o samotności skrzącej się w moim nowym domu, widziałem, jak wszyscy ludzie zaciemniają mi to, co chciałbym wiedzieć i widzieć, że wszyscy tylko zajmują się tym samym, co i ja dawniej, odkładając na później to, o co i tak kiedyś muszą zapytać. Jeśli spotka ich szczęście, że będą na to mieli czas przed śmiercią. Właściwie zawsze w tej gospodzie utrzymywałem, że sens życia polega na pytaniu o śmierć. Jak też się zachowam, kiedy nadejdzie mój czas? Bo śmierć. Nie. Owo wypytywanie się samego siebie jest właściwie rozmową pod kątem nieskończoności i wieczności. I takie podejście do śmierci jest już początkiem myślenia w kategoriach piękna i opięknie, bo upajać się bezsensownością tej nowej drogi, która i tak kończy się przedwczesnym odejściem, delektować się swoim upadkiem, to wszystko napełnia człowieka goryczą, czyli właśnie pięknem. Cała gospoda wyśmiewała się ze mnie ale ja wypytywałem każdego gościa, gdzie chciałby zostać pochowany. Naprzód wszyscy się zlękli, a potem zaśmiewali się do łez i z kolei pytali mnie, gdzie chciałbym być pochowany, jeżeli będę miał to szczęście, że znajdą mnie w porę, bo przedostatniego drogowca znaleźli dopiero wiosną. Cały był już objedzony przez ryjówki, myszy i lisy, także pochowali tylko pękgnatów, tak jak się sprzedaje szparagi albo kości na rosół. A ja opowiadałem z zapałem o swoim grobie, że jeśli umrę tutaj i pogrzebią ze mnie choćby tylko jedną nieobgryzioną kość, na przykład czaszkę, to chcę być pochowany na tym cmentarzu na górce, tak jakby na grzbiecie tego cmentarza i życzę sobie, żeby moja trumna, złożona na tej granicznej linii, po jakimś czasie się przełamała. Tak, żeby to, co ze mnie jeszcze pozostało, wraz z deszczem ściekało na dwie strony świata. Żeby część woda odprowadzała do strumyków w Czechach, a tę drugą część na przeciwną stronę, poprzez kolczaste druty na granicy do strumyków spływających do Dunaju. Że po śmierci życzę sobie być obywatelem świata, wełtawą spłynąć do łaby, a nią do Morza Północnego. A druga moja część Dunajem do Morza Czarnego i przez oba morza dostać się do Oceanu Atlantyckiego. Goście w gospodzie cichli, patrząc na mnie, a ja wstawałem, bo wtedy padały pytania, na które cieszyła się cała wioska, kiedy się tylko w niej pojawiłem. Na koniec zawsze stawiali mi pytanie, na które prawie za każdym razem odpowiedziałem tak samo. Pytali. A gdyby pan umarł w Pradze, w Brnie, a jakby pana tak wilki zażarły. A ja zawsze miałem wszystko obmyślone według tego, co i jak nauczał profesor literatury, że człowiek jest niezniszczalny. Zarówno duchowo, jak i fizycznie. Że tylko podlega przemianom, przechodzi metamorfozę. Kiedyś robili z Marcelą rozbiór wiersza. Poeta nazywał się Sandburg. A wiersz był o tym, z czego jest człowiek zbudowany, że ma w sobie fosfur, z którego byłoby dziesięć pudełek zapałek, żelaza ma tyle, że można by z tego wykuć gwóźdź, na którym mógłby się człowiek powiesić, a wody w nim tyle, że wystarczyłoby jej na ugotowanie dziesięciu litrów flaczków. Opowiadałem to wszystko wieśniakom, a oni się bali. Mnie też się bali. I z obrzydzeniem myśleli o tym, co ich czeka. Dlatego też woleli słuchać, co z nimi będzie, kiedy umrą tutaj. Jednego razu poszliśmy nocą na ten cmentarz na pagórku, i tam pokazałem im te puste jeszcze miejsca, gdzie jeżeli zostaną pochowani, to jedna ich połowa dostanie się do Morza Północnego, a druga do Czarnego, byle tylko trumnę ułożyć w poprzek grobu, jakby na kalenicy. Wracałem potem z zakupami do domu. I całą drogę zastanawiałem się, przez cały ten czas opowiadałem sobie, co też takiego w ciągu dnia powiedziałem i zrobiłem. I pytałem siebie, czy dobrze coś powiedziałem albo zrobiłem, a za dobre uważałem wyłącznie to, co mnie bawiło. Ale nie tak, jak rozumieją to dzieci czy pijacy, tylko tak, jak mnie uczył profesor literatury francuskiej. Zabawa jako potrzeba metafizyczna. Bo jak człowieka coś bawi... To jest właśnie to wynasienie, głupie, złe i występne. Powtarzał nam i tak wymyślał, żeby przyciągnąć nas do tego, na czym mu zależało. Żeby bawiła nas poezja, piękne rzeczy i wydarzenia, bo piękno zawsze podąża ku transcendencji, to znaczy do nieskończoności i wieczności. Na tej mojej kwaterze w szynku który był jednocześnie salą taneczną, kiedy już nie mogłem wytrzymać i zapragnąłem, żeby ktoś tam ze mną był, żeby zjawił się jakiś człowiek, więc jeszcze przed nadejściem zimy skupiłem we wsi duże, stare lustra. Parę dostałem nawet za darmo. Pozbyli się ich chętnie, mówiąc, że kiedy w nie patrzą, pojawiają się w nich Niemcy. Wyścieliłem wóz gazetami i kocami i przywiozłem je do siebie – przez cały dzień wbijałem w ścianę kołki, na których potem umocowałem lustra. Całą ścianę obwiesiłem lustrami. I już nie byłem sam. Wracając z pracy do domu, cieszyłem się na te chwile, kiedy sam sobie wyjdę na spotkanie, ukłonię się sobie w lustrze, powiem dobry wieczór, a zanim pójdę spać, nie będę sam, bo będzie nas dwóch. Nieważne, że wykonujemy identyczne ruchy. Za to mogę sam siebie wypytywać i to całkiem szczerze. Kiedy odchodzę, ten w lustrze, mój sobowtór, też odwraca się plecami każdy w inną stronę, chociaż tak naprawdę tylko ja wychodzę z pokoju. Ale ci moi wieśniacy, którzy podarowali mi lustra, a ja zaś pozwoliłem im zajrzeć w lustro czekające ich na cmentarzu, tuż przed zaduszkami, zastrzelili mi wilczura. Nauczyłem go, a właściwie sam się nauczył kiedyś wziął ode mnie torbę do Pyska, że niby pójdzie ze mną na zakupy, ale w rezultacie pognał drogą ku wsi sam. Więc na próbę napisałem na papierku, czego potrzebuje, I on popędził, i po dwóch godzinach przybiegł i położył przede mną torbę z zakupami. Więc zamiast jeździć wozem, prawie co drugi dzień wysyłałem wilczura z torbą na zakupy. I kiedyś wieśniacy Znowu daremnie na mnie czekali, a jak zobaczyli zamiast mnie wilczura niosącego sprawunki, zastrzelili tego psa, żeby mnie ściągnąć do gospody. Cały tydzień opłakiwałem wilczura, ale w końcu zaprzągłem konika, spadł już wtedy pierwszy śnieg, i wybrałem się po wypłatę i duże zakupy na zimę. I przebaczyłem wszystkim tym wieśniakom, bo oni stęsknili się za mną, już nie nabijali się ze mnie, a jeśli nawet to robili, to na wyższym poziomie. Po prostu nie mogli się bez mnie w gospodzie obejść, nie mieli się już na co cieszyć. Powiedzieli też, że nie życzyli sobie, żebym umarł, tylko żebym przyjechał do nich ten jeden raz w tygodniu, bo do kościoła daleko, a ja opowiadam lepiej niż proboszcz. Pewnego dnia po południu szedłem zamyślony po wodę do studni i po drodze najpierw poczułem, a potem zobaczyłem, jak na skraju lasu oparty ręką o drzewo stoi Zdeniek. Ten były słynny kelner, mój kolega z hotelu Cichy Kącik, który teraz bacznie mi się przygląda. A ja, który obsługiwałem abysińskiego cesarza, wiedziałem, że przyjechał, żeby sobie na mnie popatrzeć. Że nie tylko nie chce, ale nie potrzebuje ze mną rozmawiać. On chce tylko wiedzieć, jak też mi się wiedzie w tym samotniczym życiu. Bo Zdeniek jest teraz wielką figurą życia politycznego, otacza go masa ludzi, a mimo to wiedziałem, że jest samotny, mniej więcej tak samo jak ja. Pompowałem wodę, zwierzęta przypatrywały się mojej pracy, a ja czułem wciąż, że Zdeniek. Obserwuje wszystkie moje ruchy, więc starałem się pompować tak, jakbym go nie widział. Dobrze jednak wiedziałem, że Zdeniek wie, że ja o nim wiem. Schyliłem się wolno i złapałem cebrzyki za uszy, czekając, aż Zdeniek zrobi jakiś ruch. Bo ja słyszę z odległości kilkuset metrów każdy ruch, każdy dźwięk. Pytałem w ten sposób Zdenka, czy zechce mi coś powiedzieć. Ale on nie miał nic do powiedzenia. Wystarczyło mu, że mnie zobaczył na tym świecie, ponieważ zatęsknił za mną, podobnie jak i ja często o nim myślałem. Uniosłem więc oba cebrzyki i ruszyłem w stronę budynku. Za mną kroczył konik, a za nim koza i kotka. Stąpałem ostrożnie, woda z cebrzyka chlustała mi na gumiaki, a ja wiedziałem, że kiedy postawię cebrzyki na progu i obejrzę się, zdeńka już tam nie będzie. Zadowolony. Wróci do rządowego samochodu, czekającego na niego gdzieś za lasem, wróci do swojej pracy, pewnie cięższej niż moja ucieczka do tej samotni. Pomyślałem o profesorze literatury, o tym jak mawiał Marcelli, że człowiek prawdziwy z klasą to tylko taki, który potrafi zdobyć się na anonimowość, wyzbyć się fałszywego ja. Postawiłem cebrzyki i odwróciłem się. Zdeniek już sobie poszedł. Uznałem, że tak musi być, bo chociaż każdy z nas jest gdzie indziej, to tylko w taki sposób mogliśmy sobie pogadać tą ciszą wyrazić to, co nam leży na sercu i jakie mamy poglądy. Tego dnia zaczął padać śnieg. Płatkami dużymi jak znaczki pocztowe, spokojny śnieg, który pod wieczór zmienił się w zadymkę. Struga kryształowej i wciąż tak samo zimnej wody, ciekła w piwnicy do wyciosanego w kamieniu żłobu, obórka była w sieni przy kuchni. A koński gnój, który za radą wieśniaków zostawiłem w stajęce, był ciepły i ogrzewał kuchnię niczym kaloryfery. Trzy dni patrzyłem na śnieg wirujący i szeleszczący, jak maleńkie motyle, jak jętki, jak spadające z nieba płatki kwiatów. Śnieg coraz bardziej zasypywał moją drogę. Trzeciego dnia tak już ją zasypało, że zlewała się z otoczeniem, i nikt by nie odgadł, że tu kiedyś była. Tego dnia wyciągnąłem stare sanie i znalazłem nawet dzwoneczki, którymi pobrzękiwałem co godzinę. Śmiałem się przy tym, bo te dzwoneczki i ich podzwanianie pozwalały mi sobie wyobrazić, że zaprzęgnę konika i pojadę nad moją drogą, będę się nad nią unosić, oddzielony tą śniegową poduchą, pierzyną, tym grubym białym dywanem, tym napompowanym białym prześcieradłem, okrywającym całą okolicę. Reperowałem, Sanie. I nim się spostrzegł, jak śnieg dosięgnął okna, a później zasypał okna aż do połowy. W chwili, kiedy zobaczyłem i przestraszyłem się tej wzbierającej śniegowej powodzi, wyobraziłem sobie tę moją chatkę wraz ze zwierzętami, jak z samego nieba zwisa na łańcuchu, chata odcięta od świata. A mimo to, po same brzegi pełna życia, zupełnie tak samo jak te lustra, z utkwionymi i zapomnianymi, przyklejonymi delikatną błoną obrazami, które można na powrót przywołać i wywołać, lecz nie bardziej pełna życia niż obrazy, którymi te lustra wyścieliłem, albo mówiąc inaczej, lepiej, którymi była usłana moja droga, teraz już zasypana śniegiem czasu, który przeminął, podczas gdy wspomnienie miało tę jedyną umiejętność że w każdej chwili potrafiło niczym doświadczona ręka szukająca tętna pod skórą wyczuć i określić którędy płynęło płynie i w bliskiej przyszłości płynąć będzie żyć i w tejże chwili zląkłem się że gdybym tak zmarł wtedy to wszystko niewiarygodne które stało się faktem wszystko to by ode mnie odeszło bo jak mawiał pan profesor estetyki i literatury francuskiej, lepszy jest taki człowiek, który potrafi się wyrazić. Poczułem wtedy potrzebę spisania tego, co się wydarzyło, tak żeby i inni ludzie mogli to sobie przeczytać i dzięki tej opowieści odmalować wszystkie te obrazy, nawlekające się jak koraliki, jak różaniec, na długą nić mego życia, które niewiarygodnie, Pojąłem dopiero tutaj, patrząc ze zdumieniem na śnieg sięgający chacie aż po pas. I tak każdego wieczora, siedząc przed lustrem, a za mną na naszym kwasie siedziała kotka i łebkiem trykała w mój lustrzany obraz, jakbym tam był ja, przyglądałem się swoim rękom. Podczas gdy na dworze niczym powódź huczała ta śniegowa zawierucha. Im dłużej przyglądałem się swoim rękom, nawet je podniosłem, jak gdybym się od siebie oddalał, i wpatrywałem się w lustrze w moje ręce i poruszające się palce tym wyraźniej widziałem przed sobą zimę, ten śnieg. Widziałem, że będę go odgarniał, odrzucał i szukał drogi, i tak codziennie. Wciąż będę szukał drogi do wsi. A może i oni poszukają drogi do mnie? Powiedziałem sobie wtedy, że w dzień będę szukał drogi do wsi, a wieczorem pisał, szukał drogi powrotnej, żeby potem iść po niej i odgarniać śnieg, który zasypywał moją przeszłość, by tak właśnie na piśmie i poprzez pisanie spróbować wyspowiadać samego siebie. W Wigilję znów padał śnieg i zawiało drogę, której przez cały prawie miesiąc tak pracowicie szukałem i wypatrywałem. Powstał jakby rów wysoki aż po piersi, obwałowany takim murem ze śniegu ciągnącym się aż do połowy odległości od gospody i sklepu, gdzie ostatnim razem byłem na zaduszki. Pruszyny śniegu skrzyły się jak cekiny na starych ściennych kalendarzach, a ja. Przystroiłem choinkę i upiekłem ciasto. Zapaliłem na choince świeczki i wyprowadziłem z obórki konika z kozą. Kotka siedziała przy piecu na cynowym szynkwasie. Wyjąłem też frak i zacząłem się ubierać. Ale kiepsko mi to szło. Guziki wyślizgiwały się ze sztywnych palców, a ręce zrobiły mi się od pracy tak niezdarne, że nie potrafiłem nawet porządnie zawiązać białej muszki. Z kufra wyjąłem jeszcze i wyglansowałem lakierki, te trzewiki, które kupiłem za kelnerskich czasów w hotelu Cichy Kącik. A kiedy przepasałem się niebieską szarfą i przypiąłem gwiazdę, to ta gwiazda lśniła mocniej od choinki, co tak płoszyło konika i kozę, że musiałem ją uspokajać. Później naszykowałem kolację, gulasz z konserwy z ziemniakami. Kozę obdarowałem w ten sposób, że do jej paszy wkroiłem jabłka. Podobnie miał się konik, który, jak w każdą niedzielę, jadł obiad ze mną, stojąc przy długim dębowym stole, wybierał z miski jabłka i chrupał je. Ten konik umyślił sobie, że go tu zostawię i odejdę. Gdziekolwiek się ruszyłem, on za mną. Zanim przyzwyczajona do niego koza, a kotka, która była uzależniona od koziego mleka, kroczyła tam, dokąd zmierzało kozie wymie. I chodziliśmy tak razem, do pracy i z pracy. Jesienią, kiedy ścinałem drugi pokos, chodziły za mną wszystkie, ba. Nawet gdy szedłem do ubikacji, one mnie pilnowały, żebym mnie uciekł. W pierwszym tygodniu, wtedy jak przywidziała mi się ta. Dziewczyna z fabryki czekolady Orion, i tak bardzo za nią zatęskniłem, tak chciałem zobaczyć, czy chodzi jeszcze do pracy z książkami pod pachą. Taka mnie za nią zżerała tęsknota, że spakowałem co najpotrzebniejsze i jeszcze przed brzaskiem ruszyłem do wsi. Czekałem tam na autobus. Kiedy przyjechał, a ja stawiałem już nogę na pierwszym stopniu. Wtedy zobaczyłem, jak od strony mojej drogi biegnie konik, za nim pies, a na końcu drdała koza. Przytruchtały te zwierzęta i popatrzyły na mnie z niemą prośbą, żeby ich tam nie zostawiał. Obstąpiły mnie. A jak zjawiła się jeszcze ta dzika kotka i wskoczyła na ławkę, gdzie ustawia się bańki z mlekiem, pozwoliłem autobusowi pojechać beze mnie. I wróciłem ze zwierzętami, które od tej pory oczu ze mnie nie spuszczały, za to starały się mnie jakoś rozweselić. Kotka dokazywała jak kocie. Koza zachowywała się niczym baran i zabawnie podskakując na dwóch nogach, chciała mnie tryknąć i w głowę. Tylko koń niczego nie umiał, ale co chwilę chwytał mnie miękkimi chrapami za rękę i przyglądał mi się, a z jego oczu bił lęk. Po kolacji, tak jak każdego dnia, konik wyciągnął się przy piecu i błogo wzdychał, koza położyła się przy nim, a ja znów zabrałem się do spisywania swoich obrazów. Zamyśliłem się, bo z początku te obrazy były niejasne, nawet zanotowałem jakiś zupełnie, całkiem niepotrzebny, ale wnet. Rozpisałem się, zapełniając stronę za stroną, z tym, że zawsze ten obraz przesuwał się przede mną prędzej, niż zdążyłem go zapisać, coraz prędzej. I tak się tym wyprzedzaniem przejąłem, że nawet nie słyszałem, czy na dworze hula zawierucha, czy też łapie taki mróz, że aż trzeszczą szyby w oknach. Dzień w dzień odśnieżałem drogę, myśląc przy tym o swojej drodze wieczornej, jak to założę stalówkę na obsadkę i o czym będę pisał. Zawsze to miałem już obmyślone wcześniej, więc wieczorem opisywałem tylko to, o czym myślałem podczas pracy przy drodze. Na ten wieczór czekały też zwierzęta, bo i zwierzę lubi spokój. Wzdychały błogo, westchnąłem i ja, i pisałem dalej, podłożywszy kawek pniaka do pieca. Płomienie cicho pomrukiwały, w kominie coś skuczało, a drzwiami wciskał się wiatr. O północy pod oknami pojawiły się światła. Odłożyłem pióro i niewiarygodne stało się faktem. Wyszedłem przed budynek i ujrzałem wieśniaków, którzy na saniach i z pługiem przekopali się do mnie z drugiej strony. Paru tych zmizerowanych, znękanych miejscowych, którzy wysiadywali w gospodzie i zastrzelili mi wilczura, bo tak się za mną stęsknili, a teraz z pługiem i na saniach przedarli się do mnie. Zaprosiłem ich do gospody, do mojego gospodarstwa. Przyglądali mi się, a ja domyśliłem się, co ich tak dziwi. Skąd to masz? Kto ci dodał? Dlaczegoś się tak wystroił? Siadajcie, panowie, powiedziałem, teraz wy jesteście moimi gośćmi. Kiedyś byłem kelnerem. Najwyraźniej bali się mnie i jakby żałowali swego przyjazdu. A ta szarfa, ten order, to co ma znaczyć? To, dostałem ileś lat temu, mówię, bo ja jestem tym, który obsługiwał abisyńskiego cesarza. A kogo teraz obsługujesz? pytali się lękliwie. Oto, jak widzicie, są moi goście. Wskazałem na konika, kozę. Te jednak już odeszły od stołu i na znak, że chcą wyjść, trykały w drzwi. Otworzyłem. I jedno za drugim przez sień poszły do swojej obórki. Ale frak, połyskujący order i niebieska szarfa odstraszyły wieśniaków, bo nawet nie usiedli, tylko złożyli świąteczne życzenia, a potem zaprosili mnie do siebie na obiad w drugi dzień świąt. I poszli sobie. Widziałem ich plecy w lustrach, a kiedy światła i latarnie w szybach oddaliły się. Ucichły dzwoneczki i zanikło posapywanie śnieżnego pługu. Stałem przed lustrem, popatrując na siebie i im dłużej patrzyłem, tym większy ogarniał mnie lęk. Miałem wrażenie, że jestem u kogoś obcego, kogoś, kto zwariował. Chuchnąłem na chłodne szkło, tak, że aż pocałowałem siebie samego. A potem... Odzianym we frak łokciem oczyszczałem się z mgiełki, aż wreszcie znowu stałem w lustrze z płonącą lampą niczym z kieliszkiem wzniesionym do toastu. Drzwi za mną cicho się otworzyły. Zdrętwiałem. Wszedł konik, za nim koza. Kotka wskoczyła na blat szynkwasu przy piecu. A ja się ucieszyłem, że wieśniacy do mnie się przedarli że do mnie przyszli i że się mnie zlękli, bo jestem na pewno rzadki okaz, ponieważ naprawdę jestem uczniem pana Obera Skowronka, który obsługiwał angielskiego króla, a ja miałem zaszczyt obsługiwać abysińskiego cesarza, który na zawsze mnie wyróżnił, dając mi order, a ten order dał mi siłę do opisywania czytelnikowi tej historii, jak to niewiarygodne stało się faktem. Tak, ale teraz to już naprawdę kończy.